Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zbliżały się dni odejścia Jezusa, postanowił i on udać się do Jeruzalem. Przed sobą wysłał gońców. Podążyli przodem i weszli do jakiejś wsi samarytańskiej, aby mu tam przygotować. Nie przyjęto go jednak, ponieważ szedł w kierunku Jeruzalem. Jakub i Jan, którzy tego doświadczyli, rzekli: Panie, chcesz, abyśmy rozkazali, by ogień spadł z nieba i strawił ich? Odwróciwszy się do nich, upomniał ich. Poszli do innej wsi. Zacznę od pewnej historii. Turysta rzekł do przewodnika: Ma pan rację, że czuje się pan dumny ze swego miasta. To, co wywarło na mnie szczególne wrażenie, to liczba kościołów tutaj. Z pewnością tutejsi ludzie muszą bardzo kochać Boga. No cóż, odparł cynicznie przewodnik, być może kochają Boga, ale nie ma najmniejszych wątpliwości, że się wzajemnie, śmiertelnie nienawidzą. I ojciec de Mello dodaje: To mi przypomina pewną dziewczynkę, którą zapytano, kto to są poganie. Odpowiedziała: Poganie to ludzie, którzy nie kłócą się z przyczyn religijnych. Bo pewnie już wszyscy wiemy, że Samarytanie i Żydzi kłócili się z przyczyn religijnych. Pamiętamy na pewno wszyscy rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką, która zadała Jezusowi właśnie to pytanie. Kto ma rację? Czy my, Samarytanie, mówiąc, że Boga należy czcić tutaj na tej górze, która jest w Samarii, czy też wy, Żydzi, którzy uważacie, że należy czcić Boga w Jerozolimie? Oczywiście te spory, ta nienawiść, która była między Żydami a Samarytanami, była jeszcze bardziej złożona. To nie były tylko kwestie religijne, ale tak często jest. Wiemy na przykład, że tak było i jeszcze trochę też jest, już teraz może mniej, ale w Irlandii Północnej, gdzie mieszają się względy polityczne, różne aspekty polityczne, sporu, kłótni, nienawiści, przemocy z religijnymi, z przynależnością do takiego czy a nie innego wyznania chrześcijańskiego w tym wypadku. No i takich przykładów na świecie jest mnóstwo. Myślę, że ewangelista Łukasz nieprzypadkowo przytacza tę historię zaraz po tej, którą słyszeliśmy wczoraj, mianowicie po tych słowach Pana Jezusa: Kto nie jest przeciwny wam, jest po waszej stronie. Bo dzisiaj mamy do czynienia z kimś, kto jest przeciwko nim, przeciwko Jezusowi, przeciwko też apostołom. I kiedy oni, apostołowie, tego doświadczyli i doświadczył tego też Jezus, bo apostołowie mu donieśli, że nie znalazło się dla niego miejsce tam w pewnej samarytańskiej miejscowości na noc, nie chciano go przyjąć, ich przyjąć, że kiedy oni tego doświadczyli, to byli wściekli, byli właśnie źli na tych ludzi. I trzeba powiedzieć jasno, pełni nienawiści. No bo jak inaczej wytłumaczyć ten ich pomysł? Panie, chcesz, abyśmy rozkazali, by ogień spadł z nieba i strawił ich? Jak bardzo musieli nienawidzić tych Samarytan z powodu tego, że oni nienawidzili ich, bo dlatego ich nie przyjęli, bo ich nienawidzili. Jak bardzo musieli nienawidzić, skoro chcieli, żeby ogień ich strawił.
Nienawiść, po prostu nienawiść. I widzimy ewidentnie, że Pan Jezus nie daje się w to wciągnąć. Tak, nie daje się sprowokować do nienawiści. Czym potwierdza słowa swoje, swoje nauczanie, skazania na górze. Mianowicie, wszyscy pamiętamy, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Wprawdzie Pan Jezus nie poszedł z apostołami do tych nienawidzących ich ludzi, żeby coś dobrego im uczynić. Myślę, że to był wyraz też pewnie może jakiejś roztropności, bo kto wie, czy oni gdyby mimo wszystko przyszli, jakoś, nie wiem, naprzykrzali się, że tak powiem, mogłoby to tak być odebrane przez tych Samarytan. No to kto wie, czy nie okazałoby się to dla nich po prostu niebezpieczne. Ale Pan Jezus powiedział, zostaw, w ogóle upomniał ich, nie? To znaczy, czyli powiedział, nie, to, że oni nas nienawidzą i z tej nienawiści nie chcieli nas przyjąć na nocleg, to nie jest powód do tego, żeby ich nienawidzić. Takie było Jezusowe upomnienie. I poszli po prostu do innej wsi. Poszli gdzie indziej. I można się domyślać, że gdzie indziej, chociaż to też była samarytańska miejscowość, to tam nocleg znaleźli. Tak, bo na pewno nie było tak, że wszyscy Samarytanie tak samo nienawidzili Żydów i wszyscy Żydzi tak samo nienawidzili Samarytan. Na pewno tak nie było. Tak więc lekcja miłości, akceptacji, otwartości. Kolejna ewangeliczna lekcja rezygnacji z nienawiści względem tych, którzy nas nienawidzą, względem tych, którzy nas nie tolerują, nie akceptują. Myślę, że ciągle wszyscy mamy, ja widzę w sobie też, nie? Jak wiele mam jeszcze w tej kwestii do zrobienia. Mam taki odruch czasem. Na szczęście zwykle dzieje się we mnie już teraz to, co chyba jest właśnie obrazowo pokazane w tej dzisiejszej Ewangelii, że po tym, jak się obudzi we mnie ten odruch taki, nie? Właśnie, żeby reagować jakąś nienawiścią, niechęcią, choćby takim osądem w mojej głowie, w moich myślach, nie? Że ktoś jest okropny, zły, niedobry, że po tym, jak odruchowo w ten sposób reaguję na czyjąś nienawiść, niechęć do mnie, to potem gdzieś dociera do mnie ten Jezusowy głos, nie? Z pewnym opóźnieniem, ale dociera. Chciałbym, żeby w ogóle we mnie się nie rodziły nigdy, nawet odruchowo, jakieś najmniejsze właśnie takie myśli, w których byłby jakiś osąd, jakieś odrzucenie, niechęć do kogoś, kto mnie nienawidzi, nie lubi, nie wiem, krzywdzi mnie i tak dalej. Ale jeszcze przyznam się szczerze, tak nie jest. Natomiast chyba dzięki relacji z Panem Jezusem, dzięki przyjaźni z Nim, dzięki temu, że właśnie czytam Ewangelię i że Jezus jest moim mistrzem, dochodzi u mnie na ogół dość szybko opamiętanie. Właśnie takie opamiętanie, o którym mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Oni się, apostołowie się opamiętali po tym, jak chcieli spalić ogniem, nie? Tych, można powiedzieć, nieszczęsnych Samarytan. Bo jeżeli ktoś kogoś nienawidzi, to jest nieszczęśliwy. Sam sobie robi krzywdę. Tak. Człowiek, który mnie nienawidzi, on potrzebuje wsparcia, a nie nienawiści. Potrzebuje pomocy, a nie odrzucenia. Czy ja w danym momencie, konkretnie ja, mogę temu komuś pomóc? Nie wiem. Często nie. Więc to właśnie nie będę się pchał za wszelką cenę w paszczę, że tak powiem, nie? W cudzysłowie, tych, którzy mnie nienawidzą, ale
ale będę się przynajmniej za nich modlił. Będę dobrze im życzył, bo oni potrzebują wsparcia. A jeżeli kiedyś spotkam kogoś, kto ma w sobie wiele nienawiści i ten ktoś, i zobaczę, że on jest jakoś otwarty na pomoc, na to, żeby zobaczyć, jak ta nienawiść go niszczy, to będę takiemu komuś pomagał. Nawet jeżeli ta czyjaś nienawiść jest skierowana przeciwko mnie. Piękna Ewangelia, Ewangelia o miłości, miłości, która ma moc uczynić ten świat lepszym. Tak, o to chodzi właśnie. Ten sposób Jezusowy opisany w dzisiejszej Ewangelii jest sposób postępowania, jest tym, co może uczynić ten świat lepszym. Naśladujmy Jezusa. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.